wprowadzione będzie trochę pod górkę, no a później już finiszowe metry. Justyna Kowalczyk, Kristin Steira, Teresa Jochał, Miedwiediewa, potem Ajnokajsa Sarinem, Szybczenko, Rita Lizaropone i Arianna Polis na ostatnim miejscu. Jakże ciężka, niesamowita praca reprezentantki Polski. Walczy o trzeci swój medal na tych mistrzostwach świata. Ma już złoto i brąz. No i teraz ona i Kristin Steira, Teresa Jochał, a potem Miedwiediewa, Kaila Ajnokajsa Sarinem troszeczkę traci. Walentina Szybczenko próbuje coś się zerwać po lewej stronie. No jeżeli by tutaj udało się uzyskać kilka metrów przewagi, byłoby znakomicie. Polka i Teresa Jochał na drugim miejscu. Kristin Steira na trzeciej pozycji. Walcząca Miedwiediewa, walcząca Szybczenko. Chyba nieco cofnąca dystans Ajnokajsa Sarinem i Rita Lizaropone oraz Arianna Polis. Ale niesamowity, niesamowita walka. Fantastycznie, niesamowity. Zostawiła kilka metrów z tyłu obie Norweżki, aby było tak do końca. Kapitalny kolejny bieg Justyny. Fenomenalnie, Ajnokajsa Sarinen daje z siebie też wszystko, ale chyba nie da rady. Justyna Kowalczyk uciekła na tym podbiegu, no teraz tylko utrzymać tę przewagę. Za nią Rosjanka, dwie Norweżki i Szewczenko, Ajnokajsa Sarinen chyba będzie bez medalu. No i teraz, proszę Państwa, decydujące momenty, ten jeszcze trudny zjazd, ale przewaga Justyny jest znakomita, fenomenalna. Polka ma kilkadziesiąt metrów przewagi, jeszcze jest trochę podwórka, ale to już jest bardzo blisko do finiszowych metrów. No i wydaje się, że ciężko będzie którejkolwiek z tej czteroosobowej grupki biegnącej za naszymi zawodniczkami ją dogonić. Na drugim miejscu Norweżka, potem Rosjanka, Ukrainka i druga Norweżka. Justyna Kowalczyk już jest bardzo blisko stadionu. Jeszcze troszeczkę pod górę, a potem będą już finiszowe metry. Już będzie stadion, popatrzyła za siebie, musi mieć złoty medal. To już chyba jest, proszę Państwa, niemożliwe, aby ktokolwiek naszą reprezentantkę dogonił. Ależ niesamowity, cudowny bieg Justyny Kowalczyk. Jeszcze trochę z góry, już właściwie słychać stadion, który czeka na najlepszą zawodniczkę tego królewskiego dla pań dystansu. Justyna Kowalczyk, około 100 metrów przewagi. Teraz Walentina Szewczenko wyszła na miejsce, potem dwie Norweżki, Finki straciły chyba szansę walki o miejsce na podium. Walentina Szewczenko i Miedwiediewa, więc Ukrainka i Rosjanka, potem i Ochałki i Kristin Steira. No i jeszcze dla nich także niebezpieczny ten zjazd. Polka poradziła sobie z nim znakomicie. Ma już metrów około chyba 100 przewagi nad tymi zawodniczkami. Realizator nawet tam Polki nie pokazuje, bo ona jest już poza zasięgiem rywalek. Ona już jest na stadionie. Powinniśmy tylko zobaczyć, jak właśnie na ten stadion biega, aby na finiszowych metrach cieszyć się do tego medalu. Justyna Kowalczyk już na finiszowej drodze. Już jest pod całą stronę do zakończenia tego biegu. Zwycięzcy biegu brązowy medal na 10 km techniką klasyczną. Jest drugi złoty medal na mistrzostwach świata dla Justyny Kowalczyk. Cudowny, fantastyczny, rewelacyjny, nadzwyczajny bieg reprezentacji Polski. Cudownie taktycznie, wspaniale fizycznie. Złoto, mistrzostwo świata po raz drugi w Liverpoolu. Justyna Kowalczyk. Fenomenalny bieg Justyny. Kolejny atak. Miedwiediewa będzie na srebrnym medalu, a chyba trzecie miejsce dla reprezentantki. No wreszcie Ukrainka, Walentyna Szewczenko. Należało jej się kiedyś za te olbrzymie zasługi. Fenomenalny bieg Justyny Kowalczyk. Nie ma wątpliwości. Indywidualnie jest najlepszą biegaczką tych mistrzostw. Dwóch złotych medali indywidualnie nie ma żadna zawodniczka.